Konferencja, którą dzisiaj rozpoczynamy, jest dedykowana księdzu profesorowi Franciszkowi Januszowi Mazurkowi z okazji 5. rocznicy jego śmierci. Ksiądz profesor nie otrzymał księgi jubileuszowej za życia, choć przeżył 76 lat i dlatego też znaleźliśmy okazję, by pośmiertnie uhonorować jego osobę i jego dorobek naukowy właśnie dzisiejszym wydarzeniem. Przygotowaliśmy księgę pamiątkową, która została stworzona we współpracy z 24 osobami, autorami publikacji. To są osoby, które bądź wypromował ksiądz Mazurek na doktorów, bądź też są to koledzy i koleżanki z uczelni, pamiętając profesora i współpracujący wtedy z nim. Postacią bardzo barwną, wręcz anegdotyczną, chyba można go zaliczyć do takich ostatnich oryginałów wśród naukowców. Jest wiele anegdot, opowieści o jego życiu i mógłbym takich wiele przykładów przytaczać. To wszystko pokazuje też, że jego pasją była nauka i temu w zasadzie poświęcał całe życie i nawet w życiu prywatnym, w rozmowach bardzo często te kwestie się pojawiały i wokół tego toczyło się jego życie i jego uczniów, także między innymi moje.